Mazowieckie inwestycje. Niespodziewany live, ale proszę bardzo, pierwsza SKM-ka jedzie do Zegrza Południowego. Jak widzicie na załączonym obrazku, co prawda sygnalizacja i rogatki są jeszcze zakryte, ale widać, że działają. S4 jeszcze jako przejazd techniczny jedzie już do Zegrza Południowego i prawdopodobnie za chwilę, jak się tam pojawię, będzie można już do niej wsiąść i zobaczyć, i dotknąć, i pojechać w kierunku Piaseczna. Proszę bardzo, tak wygląda faktycznie Impuls 2, szkoda tylko i wyłącznie, że krótki i nie podwójny, no ale rozumiem, że jest weekend. Pojechał do Zegrza Południowego, natomiast tutaj w samym Wieliszewie centrum jest coś ciekawie. Same rogatki, jak widzicie, migają, ale szlabanów nie ma, choć się podniosły. Dosyć ciekawe to jest. I przejdźmy sobie dalej, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Nowe przystanki autobusowe mniej więcej są. Będzie samo mnie słyszeć, ale może jak zakryję mikrofon, to będzie lepiej. Też wątpię, żeby ktoś się pojawił, bardziej liczę na zapis live'a, że ktoś to obejrzy. I teraz tak. Jedzie samochód, tu poczekamy. No i tak, tutaj sam Wieliszew centrum, no niby jest gotowy, ale właściwie trudno powiedzieć to, bo tak, zwróćcie uwagę na to, że wejście jest, pochylnia jest, dostosowany dla wszystkich osób jest, ale sama płyta peronowa jest dosyć wąska, jest na łuku i w samej gablocie nie mamy jeszcze do składu jazdy, więc chyba tu raczej dzisiaj nic nie przyjedzie. Znaczy, przyjedzie, ale bez zatrzymywania. Kolejno, nie mamy żadnej informacji pasażerskiej, poza tym napisem Wieliszew centrum, no i też nawet żadnej ławki tutaj nie ma, więc domyślam się, że mimo wszystko wykonawcy nie udało się na czas oddać tego do użytku przed oddaniem całej trasy. Tak to wygląda. Według rozkładu jazdy pociągi mają się tutaj zatrzymać, tak przynajmniej twierdzi portal pasażera. Czy jednak nie będzie jakieś korekty, że pociągi będą przejeżdżać bez zatrzymywania? Tego nie wiem jeszcze, ale jak widzicie, cały peron jest na dosyć ostrym łuku. Na spokojnie pasażerowie stąd oczywiście wysiądą, z większą przerwą pomiędzy krawędzią peronu a pociągiem. Natomiast dla kierowników pociągu to na pewno nie będzie łatwe, żeby zobaczyć, czy wszyscy faktycznie już wysiedli, bo zwróćcie uwagę, jaki to jest ostry łuk. Oczywiście nie będę mówić, że w SKM-ce nie mamy jako takowego kierownika pociągu. Chociaż zaraz pewnie mnie zjedziecie w komentarzu za to, ale tak to faktycznie wygląda. Proszę bardzo. No jest, jest, faktycznie trochę się tutaj dzieje, trochę się wydarzyło. Dobrze. Jest 4:38, czyli za późno była ta SKM-ka, bo miała być wcześniej tutaj, z tego co wiem rozkładowo. Ta techniczna SKM-ka miała być wcześniej. Jest wschód słońca, jak widzicie, bardzo ładnie to wygląda. Zaraz się pokażę, żeby nie było, żeby tutaj, że tak powiem, się nie widać. Ja jadę dalej, live'ik oczywiście na YouTubie o 5:10 zaczynamy odjazd pierwszego rozkładowego pociągu, który będzie stąd zamiennie kursować do Zegrza Południowego. Ile osób wsiądzie do pierwszego pociągu? No myślę, że parę osób będzie mimo wszystko chętnych, a tak wygląda na razie mniejsze w centrum. No i poczekamy sobie, zobaczymy, czy faktycznie ktoś i czy pociągi tu się będą trzymać i czy reszta będzie też chętna. Dziękuję bardzo za live'ik i lecimy do Zegrza.